Cześć, a tutaj wam pokażę, jak walka wyglądała z perspektywy Majka. Podchodzę od dołu, żeby ostrzelać mu skrzydło, silnik, tudzież pilota, ale Mike odpowiada zwrotem lekkim w lewo, a następnie szybko w prawo i ostrym ścięciem zakrętu, co powoduje, że moja seria przechodzi mu pod brzuchem. A następnie robi pętlę pionową. Ja polą jojo go doganiam i zaczynam ostrzał, ale obrażenia, jak widzicie, nie są poważne. Mike ściął zakręt w momencie, kiedy został ostrzeliwany, przez to części serii ominął, ale górny strzelec i silniki trochę jednak oberwały. Zwykle jak ja troluję w bombowcu na przykład SB2, to staram się przeciwnika trzymać przed sobą, żeby przedni strzelec go ostrzeliwał. Mike miał trochę inną technikę, mianowicie latał w pętli i pozwalał, żeby wieżyczka grzbietowa robiła robotę. Ale tylko, że przy tych kątach ostrzału, co ma Blindheim, nie do końca mu to wychodziło. Kolejne ostrościęcie zakrętu i kolejne pudło z mojej strony. Niestety, tak jak już wspomniałem, bombowce mają bardzo kiepski stosunek mocy silników do masy, więc taka zabawa w pętle no, nie jest dla bombowca korzystna. Tutaj, jak widzicie, cały jego plan się posypał w gruzy, bo ustrzeliłem mu górnego strzelca. Wobec tego Mike próbuje tym razem wziąć mnie na czołówkę i staranować, ewentualnie zestrzelić tym jednym karabinkiem, co to Blenheim go posiada. Ja, widząc, że teraz jest zmuszony mnie wykręcić i lecieć prosto na mnie, zaczynam go wyciągać do góry. Tutaj udałem, że chcę na czołówkę, po to, żeby on tracił energię. I przechodzę do Climbing Spiral. Natomiast mój przeciwnik, co on robi? A, coś w rodzaju low yo-yo. I znów daję mu fałszywą nadzieję, że pójdę na czołówkę i będzie mógł mnie ostrzelać, tylko po to, żeby zrobił coś w rodzaju Immelmana i strasznie wytracił energię. Widzicie, zjechał do 59 km na godzinę. A ja w tym czasie mam energię, żeby zrobić nawrót i zacząć atak. Niestety z tego kąta za dużo mu zrobić nie mogłem, jednak moja przewaga energii jest w tym momencie potężna. Zresztą można sprawdzić. 230 od Maja, 303. Zwrotem Hinerikowi nakierowuje się na ogon przeciwnika i teraz chyba będę w stanie jakąś porządniejszą serię w niego strzelić. No, no, zdecydowanie udało się. Celowałem w pilota, trochę ten pilot, jak widzicie, dostał, ale co ważniejsze, ubiłem mu drugiego strzelca i załatwiłem linki sterowe, więc mój przeciwnik w tym momencie no, jest właściwie latającym trupem i tylko czeka na dobicie.
byłem zbyt blisko, dlatego zrobiłem takie odejście po to, żeby zyskać trochę przestrzeni na kolejne podejście. I tutaj już bez żadnego problemu mogę Mike'a ostrzeliwywać i dobijam jego pilota. Mam nadzieję, że się podobało i trzymajcie się do kolejnego. Cześć.